Witam dzisiaj z Palermo na Sycylii. Dziś Wam powiem, czego nauczyłem się od australijskiego miliardera Menestula. Jakiś czas temu odwiedziłem go w Melbourne. Spędziliśmy 2 dni rozmawiając o jego zasadach sukcesu, o tym, co sprawiło, że dokonał tak niezwykle wiele w biznesie, że osiągnął tak niewiarygodny sukces w biznesie. Menestul jest australijskim miliarderem, jednym z największych producentów zabawek na świecie i został światowym przedsiębiorcą roku 2016. Opowiem Wam 3 rzeczy, jakie się od niego nauczyłem. Do zobaczenia w następnej części. Trzy rzeczy, jakich nauczył mnie Menestul. Pierwsza rzecz to jest całkowite poświęcenie, całkowite oddanie się temu, co robisz, temu, do czego dążysz, twoim celom, twoim marzeniom, twoim przedsięwzięciom. Mówimy tutaj o absolutnym sukcesie, o ekstremalnym sukcesie na miarę miliarderów. Mówimy o tym, co trzeba robić, żeby osiągnąć tak wielkie sukcesy w biznesie. Nie mówimy tutaj o równowadze między życiem i pracą, o innych rzeczach, które wystarczą, żeby osiągnąć przeciętny sukces, sukces na miarę może milionerów. Tak jak w mainstreamie się mówi o sukcesie, w takim ogólnym znaczeniu sukces. My tutaj mówimy o sukcesie biznesowym na najwyższym poziomie. Jak najlepsi przedsiębiorcy na świecie osiągają takie sukcesy? Jak stać się jednym z najlepszych przedsiębiorców na świecie? Jak stać się miliarderem? My mówimy tutaj o takim stopniu sukcesu. I przy tym stopniu sukcesu potrzebne jest całkowite poświęcenie i oddanie się temu, co się robi. Nie można tego zrobić w przerwie na kawę. Nie można tego zrobić lekko i bez wysiłku. Menestul często mówi, you can't be half pregnant with it. Czyli nie możesz być jakby pół w ciąży z tym. Nie możesz zrobić tego w przerwie na kawę. To się po prostu nie da. Menestul pracował przez paręnaście lat w każdy weekend, w każdą sobotę, w każdą niedzielę w swojej pierwszej firmie. I ta firma zrobiła z niego multimilionera. Druga firma zrobiła z niego miliardera. I nawet dziś, w wieku powyżej 60 lat, Menestul prawie codziennie pracuje wieczorem i nawet pracuje dalej, jak przychodzi do domu z pracy. Pracuje praktycznie non-stop, prawie codziennie. I przez dziesiątki lat pracował po 18 godzin dziennie. To jest właśnie to poświęcenie, to jest to oddanie swoim celom, swoim przedsięwzięciom, które jest potrzebne, żeby osiągnąć tak wielki sukces. A przypomnę, że Menestul jest nie tylko miliarderem. On został wybrany w 2016 roku Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą świata. To jest jeden z 5 największych producentów zabawek na świecie, który urósł praktycznie od zera do tej pozycji na świecie w ciągu 15 lat. Trzeba sobie uzmysłowić, że jego konkurentami są takie firmy jak Mattel, czy jak Barbie, czy jak Disney, czy powiedzmy Lego. To są jego konkurenci. Drugą rzeczą, której nauczyłem się od Menestula, jest nie kłam. Nigdy nie kłam w stosunku do swojego klienta, do swoich klientów. Nie próbuj oszukiwać klienta, czy w jakiś sposób robić go w balona. W takim sensie, ja tutaj nie mówię o jakichś wielkich oszustwach. Nie, tu mówimy o prostych rzeczach, takich, że na przykład, czy towar jest na magazynie u ciebie, czy go nie ma na magazynie u ciebie. Czy sprzedając klientowi towar, powiesz mu, że możesz go być może dostarczyć w ciągu tygodnia, a w rzeczywistości nie jesteś pewny, czy możesz go dostarczyć w ciągu tygodnia, ale mówisz mu, że na pewno dostarczysz mu w przeciągu tygodnia, a być może wiesz, że prawdopodobnie będzie to trwało 2 tygodnie. Mówimy o takich rzeczach.
mówimy o takich rzeczach, czy dany towar jest na przykład hitem, czy raczej słabo idzie. I oczywiście, że każdy biznesmen chciałby jak najwięcej sprzedawać. Jest wielka pokusa, że przy sprzedawaniu nie mówimy całej prawdy, albo upiększamy prawdę, albo w jakiś sposób przykrywamy pewne niedociągnięcia, pomijamy to, tak? Ale dla Manny Stuhla szczerość i integralność osobista są jednymi z podstawowych zasad i podstawowych wartości w biznesie. Powiedział mi, że być może krótkoterminowo możesz osiągnąć sukces, nie mając integralności osobistej, nie będąc do końca szczerym. Natomiast długoterminowo sukces bez integralności osobistej, bez szczerości nie jest możliwy. Długoterminowo obróci się to przeciwko tobie. Szczerość jest ekstremalnie ważna w długoterminowym sukcesie biznesowym. Manny Stuhl powiedział mi coś takiego, spróbuję to tutaj przetłumaczyć. To jest imperatywne, czyli konieczne, żeby nie kłamać, jeśli chcesz utrzymać relacje z ludźmi, z którymi masz do czynienia. Bardzo trudno jest zdobyć zaufanie kogoś, ale możesz je utracić natychmiastowo, jeśli kłamiesz. No i wtedy oczywiście stracisz to zaufanie na zawsze. Oczywiście, że twój klient, twój partner biznesowy może ci przebaczyć i możesz utrzymać w dalszym ciągu tą relację biznesową. Czy nawet w życiu osobistym możesz utrzymać tą relację, ale to już nigdy nie będzie to samo. To już nigdy nie będzie tak, jak wtedy, kiedy ludzie mogą tobie ufać i mogą wierzyć w to, że to, co mówisz, jest prawdą. Życie i biznes jest po prostu o wiele prostsze, kiedy nie kłamiesz, kiedy mówisz prawdę. I Manny Stuhl opowiedział mi pewną taką historię z jego biznesu, że on bardzo szybko nauczył się nie kłamać. Bo on prowadził już długo przed tymi systemami CRM-owymi, czyli do jakby zarządzania klientami, komunikacji z klientem. On długo już przed tym zrobił sobie taki system kartkowy, na którym na kartkach po prostu zapisywał każdą rozmowę z klientem, co mu mówił o dostępności towaru, o tym właśnie, czy jakiś towar idzie, czy nie idzie, też o klientach. Po prostu, żeby wiedzieć, co danemu klientowi powiedział, jaki jest jego stan informacji i być może, żeby zacząć od czegoś osobistego i tak dalej. I bardzo szybko doszedł do wniosku, że najgorsze, co się może jemu zdarzyć, to jest właśnie, jeśli go klient przyłapie na kłamstwie, że komuś powiedział, że ten towar bardzo dobrze idzie na przykład i sprzedał mu ten towar, a później się okazało, że ten towar zalegał u klienta na półkach. Ten klient już przy drugim zakupie będzie bardzo uważał, kupując od niego i wierząc w to, czy będzie się zastanawiał, czy wierzyć w to, co Manny Stuhl mówi. I jeśli kłamiesz w stosunku do klienta, to po prostu żaden system CRM nie jest w stanie tego tak ogarnąć i musisz spędzać na to bardzo dużo czasu. To jest bardzo skomplikowane, żeby nigdy nie zostać przyłapanym na kłamstwie. Natomiast mówiąc prawdę, to jest bardzo proste. Po prostu zawsze mówisz prawdę, nic nie musisz pamiętać. Życie i biznes jest proste. I przede wszystkim możesz zdobyć zaufanie klienta i je utrzymać. A w biznesie zaufanie jest o wiele ważniejsze od czegoś takiego jak sympatii czy przychylności emocjonalnej. Zaufanie to jest jedna z podstawowych walut w biznesie. To była druga rzecz, jakiej nauczyłem się od Manny Stuhla. Natomiast trzecia rzecz to jego nastawienie w stosunku do porażek. Wiele ludzi stara się unikać porażek, unikać błędów, myśli, że mogą osiągnąć sukces bez porażek. Natomiast Manny Stuhl powiedział mi coś takiego, spróbuję to przetłumaczyć znowu. Jest bardzo dużo porażek po drodze. To jest część procesu. Nie możesz osiągnąć sukcesu bez porażek. To jest niemożliwe. Jedyni ludzie, którzy nie robią błędów, to są ci, którzy nic nie robią. Jeśli nie chcesz mieć problemów,
związanych właśnie z robieniem błędów i tak dalej, to po prostu idź i pracuj dla rządu. Idź i pracuj w jakiejś instytucji rządowej, państwowej. Natomiast jeśli chcesz robić biznes, to porażki i błędy są nieuniknione. I Manistul zrobił mnóstwo błędów. Popełnił mnóstwo błędów w swojej pierwszej firmie, bo on uczył się biznesu i to jest najlepszy sposób na naukę biznesu, metodą prób i błędów. Po prostu eksperymentując, co wyjdzie, a co nie wyjdzie. Ale on nigdy nie zrobił tego samego błędu dwa razy. I powiedział mi coś takiego. Najważniejszą rzeczą jest, by uczyć się z swoich doświadczeń i nigdy nie robić tych samych porażek ponownie. Czyli nie bójmy się robić błędów, nie bójmy się porażek. Trzeba eksperymentować, trzeba próbować. Niektóre rzeczy wyjdą, niektóre rzeczy nie wyjdą. Natomiast wyciągajmy z tego wnioski i nie powtarzajmy swoich porażek. To są te trzy rzeczy, których się nauczyłem od Manistula, ale chciałem się jeszcze podzielić jedną dodatkową rzeczą, bo jest to tak piękne, że nie sposób o tym nie powiedzieć. Chodzi o proces życiowy, o proces biznesowy, o jakby drogę do celu. Znowu tutaj spróbuję to na żywo przetłumaczyć. Zobaczymy, czy to mi wyjdzie. Cytuję Manistula. Myślę, że jesteśmy na tej planecie, żeby uczyć się, żeby rosnąć i żeby ewoluować. I chociaż wszyscy mamy nasze aspiracje i nasze marzenia, to nie destynacja, nie nasz cel jest ważny. Tylko ważnym jest to, co robimy w drodze do tego celu. Ta podróż, którą przymierzasz do tego, co jest twoim celem, do tego, co próbujesz osiągnąć, to jest twoje życie. I twoim życiem nie są twoje cele, to nie są twoje osiągnięcia, to nie są twoje pieniądze, to nie jest twoje bogactwo i to nie jest twoja władza. I z tymi pięknymi słowami chciałem cię dzisiaj zostawić. Podziel się tym, co myślisz na ten temat, na temat właśnie tych słów drogi do celu i życia twojego. Tutaj pod spodem w komentarzach. Oczywiście, że nauczyłem się znacznie więcej od Manistula podczas tego dwudniowego wywiadu twarzą w twarz. Wszystko to jest w mojej książce The Billion Dollar Secret. Zapraszam do komentarzy, jaka jest twoja perspektywa, jakie są twoje doświadczenia, co myślisz na temat tych rzeczy, których się nauczyłem od Manistula. Zostaw tutaj komentarz pod spodem, pod wideo. Podziel się tym filmem ze znajomymi, z bliskimi. Kiedyś ci za to podziękują. Ja tutaj mówię o najlepszych przedsiębiorcach na świecie. O tym, jak myślą i jak działają miliarderzy, którzy doszli od zera do miliardów pracą własnych rąk w ciągu jednego życia. Także jeśli ten film ci się podobał, to z pewnością spodobają ci się moje inne filmy. Zapraszam do ich oglądania. To tyle na dziś z Palermo. Życzę ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.